Hej, jeśli chcesz, możesz wynagrodzić moją pracę łapką w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować oczywiście z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego oglądania. Dobra, ja tutaj skakuję sobie na ten wulkan, bo ponoć tutaj na samym szczycie jest ukryte złoto, które można sobie schować i wziąć ja do domu. Słuchajcie, będę mega bogaty. Ja nie wiem, po prostu jakby ktoś tutaj mi zabrał te złoto, to chyba byłbym najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie. Dobra, już jest w sumie blisko, jest strasznie tutaj jasno. Słońce nawala, ale jasno, Boże, już blisko. Ej, ktoś tam idzie. Halo, kim ty jesteś? Ty, gościu! Co ty robisz? Gościu, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Co ty tu robisz? To kim ty jesteś, stary? Co ty wyprawiasz? Kim ty jesteś? Ej, no to jestem ja, Sandy, zostałem tu wyznaczony, żeby tu dzisiaj złoto przejąć, wiesz o co chodzi. Co? Ale ty wpadłeś na taki sam pomysł co ja, żeby wziąć sobie wypić potkę na Jambusta i wskoczyć na tą... Ty też wypiłeś potkę nie, na Jambusta? Nie, no nie wierzę. No też, stary, słuchaj, dobra. Nie, ale wiem. poczekaj, ale tu nie możemy tak, ej, ale to ale wiesz, że to złoto jest moje, moje, co no, ty wygadasz? To nie jest twoje, zaraz ja, tu uderzy. Jak twoje... Ej, chcesz się bić? Chcesz się bić? Nie, nie ma, ja nie ja ma. Ja wyglądam jakbym ja chciał się bić. Ej. Czekaj. Może zrobimy to tak trochę polubownie. Chcesz załatwić to polubownie, tak? Tak, będziemy się bić, kurczę. No. Dobra. Nie, dobra, sorry, stary, musimy zrobić tak, jak faceci. Podzielimy się po prostu jak naszą zdobyczą. Jak mężczyźni, oczywiście. Tak, musimy się po prostu podzielić. Jeśli będzie to złoto, to bierzemy wszystko na pół i po prostu będziemy mega bogaci, okej? Okay? I tak nam no, to wystarczy no, na dwa pokolenia, myślę. Dobra, to myślę, że tak spokojnie. Możemy się umówić. Ale to co? Na pewno? No na pewno, pewno no, jak kurde, wiesz, fikoła ze złotem, to będzie niedobrze. Dobra, stary, to w sumie zobacz, jak tu wysoko jest, no. To jest tam... strasznie wysoko, ty... ten fikołek. Już tyle przyszliśmy, to musimy się jakoś tu pogodzić. Dobra, stary, lecimy, zobaczymy, może dobra, coś będzie. Lecimy na górę, ale wiesz co, ja w ale mam nadzieję, że mnie... nie wiem, czy to jest w ogóle no, prawda, mam... z tym złotem. No, ale wsłuchaj, ej, bo to w ogóle nie ma. Ty, ty jest tam? Ej, jest ile złota, stary? O ej, kurde, ja bierzemy pierwszy. To. Bierzemy to, ja będę pierwszy, stary. Pierwszy, ja, no, Jambuście, ja będę pierwszy, ja stary. Nie. Czekaj. Umowie. Ej, co to jest w ogóle? Czekaj, w ogóle jakieś zbroje? Co to ma być? Halo? Co to? Tutaj halo? Ktoś jest. Ej, dzień dobry. Jest. Dzień dobry panu, co pan tu robi? Ej, to pana złoto, czy to nasze? Halo, jak to pan mógł sobie zabrać te złoto? Ej, my byliśmy pierwsi, skąd pan się no tu wziął? Hej, Shandy, hej, Matruner, to złoto jest moje. Aha, no. To złoto jest moje, tak, ja co? Byłem pierwszy i to jest moje. Musicie zrobić bazę i obronić to złoto. No nie wierzę, naprawdę? To jest, pan był pierwszy i sobie pan wszystko przywłaszczył? Ale jak to się nie podzielimy? Będą creepery i endermany i połączenia tych mobów. Musicie obronić to złoto. Aha, rozumiem. Ty, Shandy, słyszałeś tego gościa? Co on mówi powiedział w ogóle? On powiedział, on że... zwariował jakiś... No nie, no jakiś wariat, no jakiś... Nie, no może... Wariat konkretny. Słuchajcie, powiedział, że musimy zrobić bazę, że jeśli obronimy te złoto, bo tu będą przychodziły creepery oraz endermany, słuchajcie, które ej, później się mają połączyć. Może one wow. Musi śnią po nocach, tak naprawdę, może ej, to może nie to jest prawda wcale. Jakiś omamy ma, stary, ty, może on to jest... Ma, zobacz, film, to może zabierzemy mu. W sumie mogło mu coś wiesz. Ty, ale czekaj, tak bo on też powiedział, że tutaj jest armor i dużo spluw. Chcesz zobaczyć te spluwy? Może zobaczymy ej, co? Ciekawe czekaj, zobaczymy są. Te spluwy. To jest tu, prawda. Joj, to jest Jezu, stary, to jest przecież... O nie. Nie no, stary, co? To naprawdę to są bronie, prawdziwe ej, ale bronie. Czekaj. To są prawdziwe mogę bronie? Mogę jedną wziąć? Czekaj. Poczekaj, stary, ale to strzela. Ej, stary, to są w ogóle... Nie granaty. No. O Jezu, no, ty wolnęło. Ja cię wysadziłem. Ty, stary. Ja już mam pół życia, stary, no nie no. Dobra, bierzemy jakąś zbroję, ja biorę tą poczekaj, złotą. Poczekaj, bierzemy zbroję, ale widziałeś, to był prawdziwy no. Granat. Wow, jak ja wyglądam, naprawdę to jest epickie, stary. Poczekaj, ja też. Ale zobacz, jak ty wyglądasz. Co się ze mną dzieje? O, Shandy! Jakbym z Syberii wrócił! Ty, naprawdę jesteś mega gościu, ty, ale super to wygląda. Słuchaj, musimy wyglądasz ogarnąć... Wyglądasz trochę jakbyś z kanalizacji wyszedł. Jakiś kanalizacjonurek, coś w tym stylu. Kanalizacjonurek! Dobra, bierzemy coś. Bo jak oni na serio może czekaj, zaraz na razie bronię zostawimy, ale zbudujemy bazę, słuchajcie. Zbudujemy bazę, na którą będziemy mieli 10 minut i także zobaczymy 10 jak... 10 minut? Tylko ja nie wiem w ogóle jak my to zrobimy, no, bo nie wiem, stary. Ja tak za bardzo, wiesz, to budować to nie umiem trochę. Tak no. To, ja to tylko, wiesz, ja przyszłem tylko tu po cash. No ja rozumiem, stary, także lecimy. Może wybudujemy jakąś bazę, będziemy się bronili, stary. No musimy jakoś przeżyć tego wieśniaka obronić, bo w sumie do niego to należy, bo był pierwszy, ale jeżeli chce się podzielić, jak go obronimy, to zrobimy bazę. Dobra, moi drodzy, lecimy teraz z budowaniem. Słuchajcie, jeśli chcecie więcej takich filmów, to koniecznie zostawcie łapencję. Słuchaj, Shandy, możesz wybudować taką świetną bazę, żeby ale po prostu musimy przetrwać, się naprawdę nie? Wziąć za tą bazę, bo jak one nas tutaj bez kitu rozwalą, to może no, być ciężko, stary. To powiem szczerze. Dobra.
Może takie o coś, nie wiem, tutaj będzie, nie wiem, wejście może w takim stylu, takim trochę jak jakaś stodoła. Ja tutaj troszeczkę nie za bardzo ogarniam te bloki, także dobra, jest stary, trochę spokojnie. Śmiesznie. Na tych gans wchodzisz i stary, masz tutaj wszystko. Dobra, ja nawet nie wiem, co to jest za blokanica, co to odpowiada, ale wygląda to dosyć mocno, okay, także mam wrażenie, że tu wiesz. Ty, zrobimy taką alejkę jakby, to by było dobra, spoko. To zrobimy w ten sposób, dobra. Jest. Teraz to wygląda, no, nie najgorzej. No, fajne wejście. No, są drzwi, tam są jakieś takie, chyba, wiesz są? Co, żelazne. O, faktycznie, są no. Takie mocne. Są, poczekaj, dobra. No, postaw. Zobaczymy, o, one są większe chyba jeszcze. Większe? Większe są! Ej, stary! Dobra, to wiesz co, zamurujemy je. I zobaczymy, jak one będą wyglądały. Przez takie przejście to nie ma szans. Nie, no nie ma szans, stary, no zobacz, otwieraj teraz, stary. Czekaj, dobra, to ej, ale ej, naprawdę. Super, ty, to jest świetne. W sumie, czekaj, ta baza może być taka trochę drewniana. Trochę drewniana może być. Aha, poczekaj, ale ty chcesz też od tej strony, od której strony robisz? Wiesz co, tutaj będzie wejście, one na pewno będą przychodziły z tej strony, od tego wieśniaka, aha, od złota. Aha, dobra, bo ty chcesz to w ten sposób zrobić. Aha, no dobra. Bo, no to dobra, to możemy zrobić tak, że tutaj, nie? Dobra, to zróbmy tak, jak ty chciałeś. Tak? Tak będzie w porządku. Okay. Tak, tu jest takie spoko wejście teraz. Bo ja chciałem tutaj, widzisz, alejkę zrobić taką, żeby tutaj one sobie wchodziły. Wiem, o co chodzi, jest dobrze. Jest musimy dobrze. Spinać trochę, bo stary, mamy jakieś 9 minut. Tu jest, no właśnie, masakra, czas goni nas. Czas goni nas. No jak zarymował, kurczę, no nieźle. Słuchajcie, naprawdę teraz musimy naprawdę się obronić, jakoś tą bazę zrobić dosyć solidną. Shandy, buduj, stary, bo naprawdę nas jedzą, te creepery przyjdą w górę, stary. Ja w sumie nie chciałbym być zjedzony przez creepera, powiem szczerze, także lepiej się sprężmy faktycznie. No, jeszcze endermany, stary, i na samym końcu połączenia tych mobów, słuchajcie, same połączenia to będą... Te połączenia taka... będą mega, dobra, ja tutaj trochę wyrównam, stary, żeby jednak ta baza była taka trochę... Dobra, w sumie to można jeszcze tak zamknąć jak teraz, nie? Nie musimy tego niczego chyba budować. No. Zróbmy to tak dotąd. Ej, no i spoko będzie chyba. Dobra, lecimy, słuchajcie. Jak tam, Shandy, co tam robisz teraz? Jakąś bazę wydaje tutaj? Wydaje ten dach już chyba może być skończony, co? Czy lecimy go jeszcze dalej? Nie, spoko, wiesz co? Ja to taki trochę modernem przywalę, słuchaj, patrz. O, tu, i będzie coś takiego. Budowniczy się odzywa, patrz, dobra. Patrz. Ej, tu zaczyna to wyglądać jak garaż, ale dobra. Co? Weź, stary, nie żartuj się z naszej bazy, to ma być porządna dobra, baza, w której możemy przeżyć, rozumiesz? Słuchaj, w tym twoim stroju tutaj, wiesz, kanalizator to nie ma szans. Ty, to byłoby beka, naprawdę, jakby to naprawdę oznaczało, że kanalizator... Patrząc na tę zbroję, to w sumie wszystko jest możliwe. No, stary, dobra. Wiesz co? Może to będzie coś takiego. Musimy to naprawdę uzbroić po zęby, stary, tą naszą bazę. Pamiętaj, że tutaj będziemy musieli przetrwać kilka dni. Stary. No to jednak, no, kilka dni to już nie są żarty. To już nie są żarty. To coś takiego. Tutaj jeszcze tylko postawimy tak. No stary, no to zaczyna fajnie wyglądać. Słuchaj, bierzemy jakieś bloki. Ja tu przeglądam właśnie wszystkie te, może coś takie dekoracyjnie tu troszeczkę. No stary, ty słuchaj, no to najlepiej by było coś wymyśleć. Nie wiem, do naprawdę nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, kompletnie nie wiem. Ale... Dobra, to teraz wygląda chyba, ej, naprawdę, a szczególnie te wejście. Wygląda tutaj epickie, całkiem co? Okazale. Słuchaj, no, patrz, zrobimy tutaj taką wieżyczkę. To będzie wieżyczka... O, to będzie mega, stąd będzie można... Dobra. Ej, właśnie, bo tam chyba były te, snajperki były, to byśmy mogli tam właśnie, strzelać, snajperek, to ale najlepiej jeszcze na górze to zrobić. Sponio by było. Czekaj, to wiesz patrz, co? Patrz. Znalazłem schody, więc zrobimy sobie może tak, zobacz, że w ogóle zrobimy coś takiego. I tu zrobimy schody tam na górę i będzie... I tam będzie można zrobić, wiesz tylko co, wiesz co? To a nie lepiej zrobić tutaj w tym wieżyczce, co byśmy zrobili ją tą, tutaj? A, i chyba taką do góry, tutaj, patrz. Na kilka bloków, na taką wysokość, jakby ogarnął taką wieżyczkę, to by było naprawdę świetne. Nie, no jeszcze weather clear trzeba wpisać, słuchajcie, bo to chyba przez te moby, to wszystko przez te moby. Myślę, że one już mogą właśnie nieść ze sobą tą wiesz, tą falę właśnie. No, słuchajcie, już one tutaj się szykują, pewnie wchodzą pod tą górę, to dlatego specjalnie musimy się spieszyć. To była po prostu ta, wiesz, one chciały nas tutaj obezwładnić już na samym początku deszczem, no ale to... Ej, Shandy, stary, połowa czasu mija, połowa czasu. O nie, ale nie, musimy, nam dobrze, nie ma się musimy się przygotowywać mocniej, dobrze. Musimy jeszcze bardziej, stary. No, weź zrób schodki tam na górę. Poczekaj, bo ja tutaj zrobiłem z tej strony. A z tej strony zrobić, albo wiesz co, tu będą schodki, a tutaj będą drabinki. O właśnie, to drabinki. Tam można zrobić drabinki, no. A tutaj możemy zrobić takie wejście w ogóle, patrz, w takim stylu. Okej, to jest dobry pomysł. Wiesz co, jeszcze będziemy mieli tutaj okienko, żeby jednak patrzeć sobie na te moby. O, to będzie okej.
Dobra, baza już zaczyna... Zbiłem. Co ty gadasz? No szkło już bijesz, no nie, co za... Wandal. Wandal, nie, swoją nie, bazę! No, jak ty możesz swoją bazę tak niszczyć? Ja przecież nic nie zniszczyłem, no daj dobra, spokój. Dobra, słuchaj, wiesz co? Zrobimy to tak. Tutaj będą drabinki, po których będziemy mogli sobie wbijać. Okej, okay. Jakoś w taki sposób. Dobra, teraz już tutaj się chyba nikt nie dostanie, tak, takie mam wrażenie, chociaż... No tutaj zbiłem tą jedną część, ale zaraz to naprawimy. Ale powiem ci, że baza będzie uzbrojona, co? Będzie uzbrojona baza. Nie, ale no, jakby ja nie jestem poza tym kursy, wiesz? Ja tu przyszedłem tylko po te złoto i ja tak nie bardzo w ogóle potrafię używać broni i to... Możesz źle skończyć trochę. Ja nigdy broni na oczy nie widziałem, dopiero pierwszy raz, a ja mam strzelać? Stary, ja nigdy wiatrówce nie strzelałem. To ja rozumiem, że hejkoj przed siebie, no ale... Stary, 3,5 minuty, a my nie mamy ten, drugiej strony zrobiony nic. Patrz, nie no, tutaj. Tu nie jest źle, tu nie jest źle jeszcze. Ale tu trzeba jakoś zamurować, stary, bo ją wbiją czy coś. Nie wiem, to jakieś oko Saurona, czy co to ma być? Jakieś, nie wiem, stary, patrz. Okej. I co? O, i teraz wygląda... Ej, ale serio, to nawet nam spoko wysuł, nie myślałem, że to wyjdzie aż tak dobrze. Ej, naprawdę, ty na górze jeszcze coś trzeba odmienić. Ej, on ci w ogóle przedstawił ten villager? Jak on się nazywał? Nie wiem, jakiś wieśniak, to jest po prostu jakiś... Czemu jakiś wieśniak każe nam budować jakąś bazę mu? Może nas po prostu troluje, stary, słuchaj, nie wiem, no. Ale musimy będą jakoś... jaja, jak tu nikt nie przyjdzie. No, będą jaja, stare, będą. Jeszcze my się tak tylko zbłaźnimy, nie? No, ale musi ktoś przyjść, musi, naprawdę, a może on ja sobie bez kitu ciśnie z nas bekę. A może w tym czasie podbiera sobie te złoto i ucieka. Nie, on tam stoi, jest. Z tymi zbrojami. Może to jest jakiś oszust w ogóle właśnie, że on sobie już... Jak on pewnie już zawinął z tym złotem dawno. No nie wiem, stary. Chuj, weźmiemy te złoto i idziemy stąd. Nie, no wiesz co, ja jednak lepiej wziąć po prostu być uczciwym. Jak on chciał się z nami podzielić, to stary, wiesz, było jego złoto, nie powinien ten nam dawać. No dobra, racja. Także lepiej weźmiemy ty, po prostu obronimy go, tym bardziej, że no my jesteśmy facetami, nie jak on sobie stoi i praktycznie nic nie robi, nie? No prawdziwi faceci walczą, no tak a jest, nie tak stoją, jest. To tak prawda. Jest. Dobra, stary, jeszcze tutaj będą światełka. O nie, stary, 2,5 minuty. Ej, jakieś drzewa nam wyrosły na tym, na dachu. No, stary, to ja specjalnie to zrobiłem. To nie są drzewa, dobra. Już to ma być taki, wiesz... Ja myślałem, że tu już, wiesz, jakiś... O nie. Ten... Promieniowanie tutaj dotarło, jakieś drzewa zaczynają nam wodorośla rosnąć, co? Wodorośla? Dobra, stary, patrz, o, to będzie dobre, o, kurde. Ej, no i prawie jak w Egipcie na plaży. No właśnie, ty, dobra, musimy coś jeszcze w środku zrobić, tutaj może weźmiemy jakieś te respiratory, nie wiem co to jest dokładnie, ale na pewno to amunicję daje, słuchaj. No nie, mamy stary minutę, a jeszcze musimy iść po bronię szybko. O... Jo, ej, poczekaj, faktycznie dobra, musimy jakoś szybko, ej, zrób tu jakąś skrzynię jeszcze może, czy dobra, coś, żebyśmy czesno. Zdążyli to wszystko przenieść. Słuchaj, musimy to wszystko przenieść jakoś, tylko... Dobra, to ja już tam czmycham szybko! Dawaj, bierz to, stary. W sumie tu jest jeszcze jedna zbroja, ale chyba ją zostawimy, co? Czy bierzemy ją? Nie wiem, stary, ej, tylko najgorzej naboje się pomieszają, ja nie będę wiedział, czyje naboje są od czego. Czy które od którego. Dobra, wziąłeś wszystko? Nie wszystko wziąłem, także dobra, tam... bierz do chesta, nie wiem, byle jak tam, aby przerzucę było. To wszystko do chesta, ty podobno jesteś po kursie tutaj, wiesz, strzelania, to będziesz wiedział o co ja chodzi, po kursie, to... kto ci takie rzeczy mówił, stary, ja nigdy broni nie trzymałem w ręku, stary, ja dobra, nawet nie dobra, na to na pewno wiesz o co chodzi. Ty chesta tam postawiłeś? Postawiłem na ten chest. Gdzie, na górę? Na górze jest wszystko dobra. Dobra, lecę. O, jest, stary, no to pięknie. Dobra, to mamy granaty, tak. Także jest dobrze. Będzie pięknie, zobaczysz. Rocket fuel, star, dobra, to jak tam się ten, to możesz to wszystko to poukładać, wiesz o co chodzi. No, dobra. Tylko, czy my mamy tutaj, nie mamy żadnego sekund. Podglądu takiego za bardzo? 40 sekund, dawaj. Weź, bo ja spanikuję zaraz. Weź, nie stary, nie... Grażyna, mam zawał, nie? Stary. Grażyna, uspokój się, halina. Dobra, tylko jakieś szkło jeszcze pyknąć, tutaj jest stary i będzie chyba picobello. Właśnie, dajmy szkło, ej, wiesz picobello. Co, to jest bardzo dobry pomysł. Dobra, jeszcze tylko to stary, właśnie, 20 picobello, sekund. Czyli 20 musi sekund. Być prawdziwy męski kolor, o, poczekaj, nie. To ja dam więcej męskiego koloru. Dobra, tutaj, jeszcze tak, żeby było żeby widać, to szkło było dobra. Widać, stary, naprawdę musi być... O, teraz, prostu... ej, nie, bo to wygląda dziwnie. Ale stary, tu nikt nie przejdzie? Ja się boję, stary, nie, naprawdę się boję. Nie, spokojnie, dygam. To tylko rura. Nikt nie przejdzie ten. Dobra, to jeszcze tylko szkło, niech tutaj będą, żebyśmy jednak widzieli wszystko. No nie, stary, już słońce zachodzi. Słońce zachodzi. To jest nie, koniec zaraz... czasu, stary. Dobra, koniec idziemy, schowamy czasu. Się, stary, chowamy. Idziemy po broń, ej, faktycznie trzeba się uzbroić szybko. Stary, chowamy się, chodź tutaj na górę, szybko. Chowamy się, poczekaj, tylko ja wezmę jakąś tutaj, dobra, nie wiem, pamiętaj, się, Shendi, co jest od którego. Pamiętaj, Shendi, że będzie bardzo groźnie, ale nam się uda, pamiętaj, jesteśmy facetami, także już deszcz pada i zaraz będą atakowały nas moby.
Sandy, słuchaj, jeszcze znalazłem kilka jabłuszek. Trzymaj, stary, nie wiem, czy masz, ale lepiej, o, żebyś dobra, trzymał. No, jabłuszka się przydadzą, to na pewno, dobra, ale czekaj, one już tam są! Są, widziałeś je? O Boże, ta, naprawdę musimy jakoś nie, wejść na górę. Nie, wiesz co, chodźmy tu może lepiej na górę, bo ja nie wiem, czy jestem pewien, ja chyba jednak stary, trochę się stary, ale przez te moby, powiem ci tak szczerze, że... Jezu, ile ich jest, stary! Dobra, czy ty już to wyszedłeś? No balam, stary, już lecimy! No stary, czekaj, czekaj, patrz, granat rzucę, patrz. Gdzie ty jesteś z której strony? No, patrz, co tam się wyprawia, nie? Jo! Ale dym, stary, naprawdę to jest... Co tu się dzieje? Ej, naprawdę ich tu jest... O. Ej, czekaj, granat gdzieś tam wybuchł. Ej, naprawdę ja one nie mają szans. Granaty rzucają. Nie mają szans, stary, naprawdę. Ej, dobra, to wiesz co, jeszcze tylko jakiś zombiak leci. U, ale się rozsypał, stary, ja normalnie. Ja i tutaj wystrzę, czekaj, patrz tutaj. Jeszcze jakiś tutaj jest. Sandy, sam zaraz wiesz. Ty, cwaniaku, kurde. O, stary, widzę, że masz tutaj. Patrz na to, stary, patrz. Ło, to jest stosik, zobacz. Chodźcie na solubę. Stary, jeszcze to dał. Ty, no ile to ma ammo? A ty tu jesteś? Ty, rozwaliliśmy ich! Nie, jeszcze jeden jest! Jeszcze jeden! Ale się rozsypał! No nieźle, nieźle. Jeszcze tu jest kilka, patrz! One chciały do złota, ty! Chciały dobra, do złota! Dobra, teraz tego villagera! Nie, villagera nie rozwalaj, stary! Nie, rozwalajmy go, on jest po prostu, wiesz, bezbronny w sumie. Oddał nam całą... Ej, stary! Co? No co ty zrobiłeś, bazy? Nie, no stary! Nie, pod... Masz, kurde, 3 kilo złota mniej. 3 kilo złota mniej. Ale ja mówiłem, że nie umiem tego użyć. O nie! Nie, moja baza, nie wierzę, stary, musimy jakoś to odbudować. Nie, strzela, ja tego nie, nie wyrzuć to, błagam cię, wyrzuć to. To miało mieć jakiegoś tego, miało samo strzelać do celu. Jednak, kurczę, widać, że nigdy nie trenowałeś w ogóle. To mówię, że pierwszy raz z bronią, wiesz o co chodzi, ale nie, jakoś... nie jest źle, dobra, ale ej, daliśmy radę. Odbudujemy jakoś to, stary, no nie martw się, no zrobimy jakoś to. Nie, no jeszcze skrzynki nam poniszczyłeś. Nie, ty. Dobra, stary, uważaj, bo tam już endermany idą. Chodź tutaj do bazy, szybko chowaj się, stary. Chodź szybko do bazy. A poczekaj, z której strony one idą? No chodź szybko, wracaj, stary. Mówię szybko do bazy, już. Dobra, wracaj. Dobra, wracaj. Nie wiem, ci podsadzę tutaj jakoś, nie wiem. Chodź, nie, jest tutaj. O, złapię za nogę. Biłeś, dobra, biłeś. Dawaj, chodź. Dobra. Dobra. Także za jakiś czas będą tutaj endermany, także zobaczymy, co tu się będzie działo. Ja je tu ze snajperki ściągnę, tylko gdzie one są? Shandy już są! Wracaj, kurde, pomocy, stary! Ja one już patrz, co tu się dzieje! Z drugiej strony stary, ja mam pomysł! Patrz, ja mam miotacz ognia, wezmę je podpalę po prostu, patrz! Ty masz ten miotacz! Czekaj, ja spróbuję tutaj! O nie, stary, rzuciły się na mnie! Pomocy! Pomocy! Pomocy, mordo, pomocy, nie! Nie, wszystkie się na mnie rzuciły! Szybko! Ja, poczekaj, ja tu ciebie biegnę, pomagam ci! Patrz! Dobra, zginął! O, żyjesz, stary, żyjesz! Tak, żyję, stary, musimy lecieć dalej, nie wiem, trochę głośno i tutaj one tak się głośno zapomną. Jezu, dobra, miotacz ognia. Ej, naprawdę, tych jest tak mało? Stary, już wszystkie poginęły? Ej, one wszystkie już poginęły, słuchaj. Może one dzisiaj poteleportowały, patrz. One się chyba, one pouciekały. Ja widziałem, że one instynktownie ej, będą uciekać. Ej, po prostu wystraszyły się ciebie, słuchaj. Ty może wystraszyły jakieś... się, wiesz co, na jakiś słabiaki, no kurde, co to ma być? Co to ma być, powiedz, to Enderman? Enderman taki koks się niby tepa, uciekł szybciej. Powiem, gdzie i uciekli, kurde. No, szybciej uciekli, ej, ale co to miało być? No. Złoto jest nasze już? Nie, stary, jeszcze musimy z jednym zawalczyć mobem, słuchaj. Połączeniem jeszcze tych mobów, słuchaj. Jeszcze jeden mob, ja właśnie nie słyszałem. Nie połączeniem, przeżyję, stary, to już fajnie. Będzie chyba naprawdę epicka, mega walka. Także zaraz zobaczymy. Shandy, gdzie jesteś, stary? Te endermany już są! One, to jest creeper czy enderman? Oh my one już są przed naszym słuchaj, domem. Nie patrz im w oczy, słuchaj. Wiesz co? Dobra, ale one są... one też się teleportują? Na bank. Czekaj, rzucę granata, zobaczymy. Czy już się tepnął, patrz. Tam na górze jest. O nie, patrz, granat. Jak wyleciał! Widziałeś to? Nie, to on się teleportował. Jo, jak się tam... Dobra, rozwalamy je, stary, już rzucamy. Patrz! Co tam się dzieje, stary? Naprawdę muszę tego podpalić. Patrz, podpalam je! Nie, one jeszcze wybuchają, stary! O nie, stary, one jeszcze wybuchają i to lecą do mnie, patrz! Pak! Ej, co tu się wyprawia, nie? Nie wiem. Nie wiem, rzucaj, strzelaj, one się tepią i... Ty, one się teleportują. Co ty zrobiłeś? Poczekaj, ty, one się teleportują i jeszcze wybuchają pod tobą. O nie, mordo. Musimy je rozwalić. Wow. I w każdego, kurde, co wy od nas chcecie? Ej, naprawdę, one chcą chyba te złoto, stary. One im naprawdę zależy na tym złocie. Rzucam granatów od cholery. O nie, stary.
Czekaj, żeby w domku jeszcze są. Do naszego domku nie dopuścić. Nie, no jeszcze są, dobra, podpalam go. Za tobą! Podpalam, dzięki stary, ale żeś mi uratował życie normalnie, wiesz co? Mówisz, dobra, walimy ich, no. Czekaj, jeszcze tych naprawdę musimy naprawdę zrobić ich tutaj mega dużo. Wow, nie, wow, wow. Nic nie słyszę, nic stary, nie ja też nic nie słyszę, ja też nic nie słyszę. Nie, 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 jeszcze do lawy wpadnę, stary, zaraz. Nie, 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 patrz co się dzieje. Stary, jo, nie! To jest, Shandy, ratunku! Rozwalał mnie! Co tu się dzieje? Zobacz! Zobacz, zobacz, nie, ja nie wiem, stary, ja muszę uciekać. Podpala cię, one się teleportują i wybuchają, rozumiesz? One mają właściwości Endermanów i Creeperów, z tego co zauważyłem. Ja nie mogę, nic nie słyszę! Strzelają! Musisz Minecrafta ściszyć, stary, musisz aparat słuchowy ten, ściszyć. Nie, no kurde, nie, no! Nie, stary, jest to naprawdę epicka walka. Czekaj, ostatni został! Czekaj. Nie, gdzie, jeszcze trzech! Gdzie jest? Tu jest, tu jest, dawaj, idzie do mnie! Ale chyba są ten, nieodporny na ogień. Ty stary, ale naprawdę, to jest epickie. Wiesz co jeszcze, rzucę im trochę granatów, gdzie one są? Tutaj są wszystkie! O, masz granata, one się tepną! Tam są? Dobra, rzucam granata w twoją stronę, uważaj! Jest tam ich trochę, co pewnie? Czekaj, bang! Jeszcze czuję, jakbym w CS grał! Wow, stary, jeszcze tego tylko. Ła, mamy go! I mamy. Mamy! Jeszcze tylko jeden, stary! O nie, stary, jeszcze za plecami miałem go normalnie. Ty, ty, stary, noc zachodzi, ty, my możemy zbrać złoto. Jest nasze! O nie, stary! Kurde, mega dzięki wielkie za to, że ten... Nie, on cwaniak, ty! Wow. Co on wyczaił, wykampił tak ostro, ty? Co on sobie myślał? Dobra, przepadę już zrobiliśmy. Oddawaj złoto, oddawaj nasze złoto. Dawaj złoto! Co? Nie ma pan kilofa? Co, mamy wracać? No nie. Shandy, słyszałeś, no, nie mamy kilofa? No jak to pan nie ma? Palimy go! Nie, ty kurczę! O, skinął! Co ty zrobimy? Stary, mamy złoto, sami, nie musimy się z nim dzielić. Zwariowałeś! Nie! Stary! Zwariowałeś! Czemu ty go zabiłeś? Nieważne. O ty! Masz ty! Utknąłem sobota! Masz ty! O nie, ta ma zasrana. Nie! Czekaj, bo nie dożyję tych pożegnania, stary. No nie, no co za baba. Zabiłem ją w sekundę, jak ona ciebie zabiła. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Nie, jeszcze ktoś mnie strzelił prosto w głowę. Ty, Shandy. Co ty sobie wyobrażasz? Zostawiajcie łapki w górę, bo Matruner was zastrzeli. Ty zobacz, jeszcze Creeper się przykampił ostatni na dole. Ej, skąd one się tu biorą? Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że dobijemy mega duży łapek. Jakby było tak z 2000 łapek mega, bym wam po prostu dziękował. Bym był wdzięczny, po prostu dziękował. Także razem z Shandym wam dziękujemy za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!